Cześć wszystkim, Marek z tej strony, tam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie znowu zagramy w Seven Days to Die. Jak widzicie, jesteśmy na w pustynnym mieście. Łukę tutaj zadania wysokolevelowe od Jenny. Tu jest rezydencja pani Higashi, którą zwiedzaliśmy ostatnio. A nie, ona jest tutaj. A może tu? Nie, tutaj. Mieliśmy zwiedzać w dzisiejszym odcinku jej wieżowiec, ale pozwoliłem sobie między odcinkami tam zajrzeć i się okazało, że się nic nie zmieniło, a robiliśmy ten wieżowiec regularnie, więc byłyby straszne nudy. Więc zacząłem robić inne zadania, zrobiłem ten wieżowiec, zrobiłem inne zadania i okazało się, że jest nowe więzienie w grze jeszcze. Drugie nowe więzienie, bo są dwa. Także zróbmy sobie to zadanie. Patrzcie, tu drzewo się nagle zespawnowało, ja go nie wyburzałem. Ciekawe. Dobra, lecimy w takim razie. O, noktowizor znalazłem jakiś czas temu, ale mamy też latarkę. Ej, nie rozwalaj moich książek, co to za zwyczaje? Wziąłem ociupinkę ze sobą amunicji do tego SMG, ale myślę raczej do celów awaryjnych, jak będzie zbyt gorąco i skończy nam się amunicja. Bo mamy ogromne ilości zwykłej amunicji do tego M60. O kurde, no teraz sobie uświadomiłem, ale ja pała jestem. Miałem podnieść poziom trudności, bo pisaliście w komentarzach, że za łatwo jest już i że to M60 daje mi strasznie dużą przewagę, która jest zbyt duża na wasz gust. I rzeczywiście dobrze sobie radzi ta broń. Nawet bym powiedział, że bardzo dobrze. A, tutaj te wizyty są, okej. Bo się zastanawiałem, co to za krzesełka. Zgaduję, że osoby o lżejszych wyrokach, które już niedługo wychodzą, to mają wizyty tutaj, przy stolikach, a ci o bardziej rygorystycznym traktowaniu muszą przez okienko się widzieć. Nigdy nie wiem, jak wyglądają te więzienia w USA, bo w Polsce też nie miałem przyjemności, na szczęście. O, patrzcie, towarzystwo za rogiem. Dobra. Tutaj, w tym momencie, w którym jesteśmy, mam na myśli moment rozwoju gry, poziom trudności i tak dalej. O kurde, ale sieka. Problemem nie są trudne zombie, bo jak widzicie, z nawet tymi zielonymi, świecącymi, radzę sobie bardzo dobrze. Problem jest są ilości zombiaków, które są tak duże, że nie nadążam przeładowywać. I trzeba nosić kilka typów różnych broni, żeby móc wystrzelać wszystko na czas, zanim do nas się zbliży. Na szczęście, jak się strzela headshotami, to jak widać, często jeden, dwa strzały całkowicie wystarczą. O kurde. Czy one tutaj dziurę w murze zrobiły, czy to już tak było? To chyba były drzwi. A, amunicja jakaś? O, super. Dobra, zrobiłem wcześniej wieżowiec książek, wydawnictwa książek, książkowego. A, tu mamy jakiś blok z celami. Dobra, i zrobiłem jeszcze jedno zadanie. O, dzisiaj sobie. A, kurde, no. Z tą fabryką farmaceutyczną, co tam w podziemiach się jej gania dużo. Też ją wielokrotnie przeszukiwaliśmy w ostatnich seriach. Nic się nie zmieniło w walce 21. Widzicie, to jest to właśnie, o czym mówiłem. Dobra, szybko przeładować. Te amunicje do SMG muszę bardziej oszczędzać, bo mam jej dużo mniej. Nie wziąłem aż tak dużo. Więc, tak, patrzcie, jakie tutaj góry trupów się zrobiły. Aha, zamknięte. A, ambulatorium. Patrzcie, jak niewiele rzeczy tu jest do przeszukiwania. Chociaż z drugiej strony, no, w sumie jesteśmy w więzieniu, więc nic dziwnego, że jest niewiele skrzynek, paczek i podobnych rzeczy. Tutaj jakiś areszt. Dobra. Słyszę wiedźmę ze ścianą, ale chyba nie ma co się przejmować nią. Amunicja jakaś? Super. Dobra, mamy duże zapasy amunicji.
ale szybko się przebiły przez tę furtkę. Ja specjalnie zmniejszyłem też zniszczenia zadawane blokom. O kurde, co to było? Zmniejszyłem zniszczenia blokom zadawane przez gracza, bo zbyt często się zdarzało, że wybijałem dziury w ścianach bronią albo niszczyłem podłogi czy jakieś inne rzeczy, więc trzeba było to wyregulować troszkę. Dobra, wiedźma jest tutaj za tą ścianą, więc chyba nie ma czym się przejmować za bardzo. Idźmy w takim razie dalej, chociaż nie za bardzo wiem, gdzie mamy iść, bo teraz nas wyprowadziło na dwór gra. Aha. Bardzo mi się podoba, że ten budynek jest taki duży. Ostatnio gramy dużo w Starfielda i zauważyłem, że w Starfieldzie Starfield choruje na tą samą chorobę, na którą choruje większość gier RPG. Że autorzy zapominają jakby o skali, w której powinni myśleć. To znaczy, starają się budować dla nas realistycznie wyglądające lokacje w formie dużych miast na przykład. I te wielkie, duże miasta tak naprawdę składają się z czterech wieżowców. Otoczonych kilkoma budynkami dosłownie. Wiecie, jak na zasadzie, że cała cywilizacja mieszka w tych kilku budynkach dosłownie. Jest na przykład tam taka lokacja, którą na ostatnim live'ie robiliśmy w poniedziałek, gdzie jest fabryka Hope Tech, produkująca statki kosmiczne. I wyraźnie się mówi w grze, że to jest miasto, które istnieje tylko, gdzie tam ludzie żyją i istnieją tylko dlatego, że ta fabryka jest i że jeśli ona się zamknie, to ludzie nie będą mieli pracy i całe miasto na tym ucierpi i tak dalej. Ja tak się zastanawiam, jakie miasto w tym mieście, w dużym cudzysłowiu, jest tylko jeden budynek, budynek fabryki. Nie ma żadnych mieszkań, nie ma żadnych mieszkalnych rzeczy, nie? I wydaje mi się, że tutaj trochę właśnie autorzy Seven Days'a wyciągnęli wnioski, wydaje mi się, z tego podejścia do game designu, bo tutaj skala jest dużo bardziej, nazwijmy to, poprawna. O, spacerniak taki duży. No. To znaczy, te miasta są we właściwych rozmiarach, domy mieszkalne są we właściwych rozmiarach, to nie są takie malutkie klitki, jednoizbowe, tylko faktycznie wygląda to jak miasto i faktycznie to wygląda jak miejsca, gdzie ktoś mógł mieszkać. Kurde, ile ich tutaj jest? O-o. Dobra, trzeba się wycofać. Dobra, na szczęście my biegamy dużo szybciej, nawet przeładowując. Patrzcie, cała pielgrzymka tu idzie. Grzecznie gęsiego. Ładnie się ustawili. Ja nie mogę, jakie ich tu ilości są. Wyobraźcie sobie zaraz, że jakiś gracz na przykład by się zapędził i wlazłby tutaj na jakimś niższym poziomie postaci. Oczywiście gra byłaby adekwatnie łatwiejsza wtedy i zombiaki byłyby dużo łatwiejsze do pokonania, ale ich ilości pewnie też byłyby mniejsze, ale i tak byłyby ogromne i byłoby strasznie ciężko. No, musimy sobie szybko tutaj wyczyścić co nieco z plecaka. Bez takich. Daj mi zjeść w spokoju, koleś, lunch sobie właśnie muszę podjeść. Dobra. O! Teraz mi to więzienie przypomniało jeszcze jedną rzecz. Wspominałem w poprzednich odcinkach, że oglądam ten serial Last Man on Earth, Ostatni Człowiek na Ziemi. Na Disney Plusie jest. Całkiem sympatyczny, chociaż niestety ma tylko 4 sezony. Skasowali go po 4 sezonie z takim strasznie mocnym cliffhangerem. Cliffhanger, czyli wiecie, takie trzymające w napięciu zakończenie, które miało być wyjaśnione w kolejnym sezonie i niestety nigdy się już nie dowiemy, jak się historia skończy. Muszę wrócić do żyrokoptera, bo zostawiłem w nim zestaw naprawczy, a to M60 już nam się prawie zdarzyło.
Dobra. Naprawmy sobie. Nie przeszkadzaj, no. O, wiedźma. Kurde, ale tym SMG rzucę na wszystkie strony. Ło, ale ciężka lokacja, kurde. Ale go wystrzeliło do góry. No, i w tym serialu Last Man on Earth, ostatni człowiek na Ziemi, tam jest taka... generalnie jest serial zrobiony komediowy, więc ma być śmiesznie. I pojawia się tam taki jeden dosyć ciekawy odcinek, bardzo interesujący moralnie, bo to jest serial, w którym jest postapokalipsa, wirus podobny do COVID-a zabił wszystkich ludzi na Ziemi i zostali tylko główni bohaterowie, dosłownie garstka ludzi. I podróżują oni po świecie i szukają dobrych miejsc do zamieszkania, bo co gdzieś posiedzą przez jakiś czas, to coś im się tam psuje, bez spoilerów, i muszą się przeprowadzać. Także w każdym sezonie oni zmieniają lokalizację, gdzie mieszkają. I zazwyczaj zajmują jakąś bogatą rezydencję jakiegoś milionera w okolicy, czy coś w tym stylu. I któregoś dnia się przeprowadzili do kolejnego miejsca i przejeżdżali obok więzienia. I się okazało, że w tym więzieniu zamknięty jest człowiek. I bardzo ciekawy wątek jest w tym serialu, bo się okazuje, że w tym więzieniu siedzi ten człowiek, który jest seryjnym mordercą i do tego jeszcze kanibalem, nie? I pytanie, czy ten człowiek zasługuje na to, żeby go tam porzucić, nie? Bez środków do życia jakichkolwiek. Czy nie bardziej moralnie byłoby go zastrzelić na przykład i... albo po prostu uwolnić, nie? Bo można by go uwolnić, pojechać sobie, zostawić go gdzieś tam w jakimś innym mieście i pojechać sobie w drugą stronę i prawdopodobnie już by się nigdy ci ludzie nie ze sobą więcej nie spotkali, nie? To jak niewiele ludzi przeżyło w tym świecie pokazuje, że bardzo małe są szanse, że trafiłby na jakąś inną osobę, którą mógłby skrzywdzić, nie? Ale no mimo wszystko nie bez powodu jest w tym więzieniu. O kurde, ile ich tutaj jest! Możemy te drzwi zamknąć? Dobra. Gincie! O kurde! O kurde! Nie! Nie! Warstwami się już układają. O! Dobra. Niszczą te drzwi, ale my zdążymy jeszcze przeładować. O kurde, przeszli. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde! O kurde! Nie! To jest to właśnie, o czym mówiłem, nie? Że problemem nie są mocne zombiaki, problemem są teraz ich ilości. O! Chyba za szybko zmieniłem broń, jak przeładowałem to SMG za pierwszym razem, bo gra nie zarejestrowała tego przeładowania. Zostaw te drzwi, koleś, no. Wow! Dobra, można było jeszcze się w razie czego wycofać, jakbyśmy ich tutaj nie odparli. I można było jeszcze przeżyć to, robiąc podobną powtórkę z zamkniętymi drzwiami na następnej furtce. Także to jest cenna informacja. Tylko podejrzewam, że teraz takich momentów będzie coraz więcej. Musimy bardziej dbać o to. Może dobrze wyszło, że nie podniosłem poziomu trudności, bo tego byśmy na pewno nie przeżyli z tą ilością broni i amunicji. Gdybyśmy mieli mocniejszych przeciwników jeszcze. O, tych drzwi nie da się zamknąć. Dobra. O. Czy ja wziąłem ze sobą... Tak, wziąłem te bloki, na szczęście. Dobra, tutaj gdzie idziemy? Do piwnicy pewnie, to potem sobie to pozwiedzamy. Na początek chodźmy w inne miejsca. Dobra, tu jest ciężarówka, którą przeszukaliśmy. Wyrzucimy farbę. Nie ma sensu zbierać, to rozebrać. Wyrzucić, okej. Okay. Kolejna farba? Odruchowo zebrałem, trzeba było zostawić.
Dobra. Dawam. Ja jestem kompulsywnym chomikiem, jak wiecie. I odczuwam głęboką potrzebę zbierania i chomikowania każdego przedmiotu, jaki znajdę w grze komputerowej. Także Starfield jest dla mnie absolutnym koszmarem, bo w każdej lokacji są setki pudełek z żywnością, z przedmiotami, które są tylko dekoracyjne i które nie mają żadnego zastosowania. O-o. Ups. O kurde. A to jeszcze przeżyła tą maszynkę do mięsa. Kurczę. Ciekaw jestem, jak duża jest ta lokacja, bo nigdy tu wcześniej nie byłem. I pierwszy raz w ogóle widzę. Wcześniej myślałem, że jest tylko jeden typ więzienia w tej grze, a okazuje się, że są dwa różne. Więc jestem ciężko zaskoczony. Musimy zrobić lepszy użytek z tych ramek, które wziąłem. Specjalnie wziąłem betonowe, żeby właśnie na troszkę dłużej powstrzymać zombiaki. I całkowicie zapominam z nich korzystać. A nie wiem, czy pamiętacie, parę razy w tej grze mieliśmy takie szczęście. Skąd oni się tu wzięli? Oni chyba za tymi serwerami stali. Okej. Ja nie mogę, to naprawdę nie jest uczciwe ze strony twórców, co, jak oni ich tutaj poukrywali. Przeładujmy w spokoju. Jeść, pić nie potrzebujemy. Skąd on się tu jeszcze wziął? A, te, przez te drzwi przelaz, okej. Myślałem, że drzwi są mocniejsze. A nie są. O kurde, no. Okej. Okay. Całkiem dobrze poszło. Ja na razie nie będę przeszukiwać. O kurde. Dobra. Oni się w chwilę przebiją przez te drzwi, bo to zauważyłem, że nie stanowi dla nich żadnego problemu. No, mówiłem. Dobra. Teraz zauważyłem, że ciężko nam z apteczką. O, amunicja się skończyła. Ta lepsza. Dobra. Wow. Ale ich dużo. Dlatego te M60 są takie bezcenne teraz, bo robią robotę, nie? Kosiarki. Uff, trochę wreszcie poczniemy. Zepsute mięso. Kurde, znowu wieźma na zewnątrz buszuje. A, właśnie. To, czego mi trochę brakuje w tej wersji gry, to numeryczne wartości tych pasków na dole od głodu i pragnienia. Żeby zobaczyć na przykład, bo ten garnek regeneruje 64 żywności, nie? I ten pasek zielony informuje o tym, ile jak głodna nasza postać jest, ale to nam nic nie mówi, nie? Bo maksymalnie żywności w obecnym naszym stanie możemy mieć 200. Czyli możemy zjeść garnek 64 i tam troszkę nadwyżki będzie, ale trudno się mówi. Więc to już mi tak nie przeszkadza. Dobra. Okej. Hop. Gdzie my teraz lecimy? Pewnie do jakichś biur. Ano. O-o. Okej.
Oni tu szybko przebiją dziurę w tej ścianie. Dobra, rozwalajcie drzwi szybciej, ludzie, no. Chodzi o to, żeby ich spowolnić. To była dobry patent był z tą... No już, spokojnie, ludzie. Zaraz wam tu pomogę. Ja nie mogę, no. Uła. A ty skąd tu się wziąłeś? A, bo oni... To jest nie fair. Oni potrafią się czołgać, albo na czworaka zejść i przejść przez taką dziurę, a gracz nie może. Kiedyś gracz mógł się kucnąć i przejść przez taką małą przestrzeń. A teraz się niestety nie da i to powoduje pewne zgrzyty, że są tu uprzywilejowane grupy, czuję się dyskryminowany. Normalnie nienormalne. Dobra. A już myślałem, że tam zombiak stoi jakiś. Okej, okay, książki. Uhuhu, ile amunicji. No. Przeczytać. No. Szybko otwórzmy kolejny ten. Nie mamy wbitych wytrychów na maksimum, ponieważ brakowało mi punktów umiejętności. Można by to zrobić, zanim wszystkie zmarnuję. Okej. Okay. Co? No bez jaj. Ile jeszcze zmarnujemy tych wytrychów tutaj? Szybciej byłoby chyba to rozbić skrzynkę. Dobra. Okej. Okay. I jeszcze pootwierajmy sobie te rzeczy tutaj. No, będę musiał zrobić 2-3 wycieczki do pojazdu, żeby tam zostawić niepotrzebne graty. No. Ile jeszcze tu zombiaków dookoła jest tego... Patrzcie na te czerwone kropki na radarze, jak dużo. O ty! Tego się nie spodziewałem. O! No, bez jaj. Dobra. Doinwestowałem masę punktów umiejętności w pancerze. To chyba nas uratowało. Chociaż widzę, że teraz miałem tą M60 przeładowaną akurat. I jej nie użyłem. Kurde, ale to było inteligentne z mojej strony. Jak zwykle. No. Dobra. Uff. O kurde, się zdenerwowałem przez chwilę. Ale dobrze wyszło. Mógłbyś kolesi swoich sprowadzić tutaj, Zizi, to wiesz, bo widzę, że jeszcze dużo niedobitków jest. Chociaż nie, jeden chyba jeszcze został tylko. Zaraz się okaże. Kawę można wyrzucić. Wiem, że trochę świętokradztwo, ale są priorytety, nie? Kawy mamy w bazie bardzo dużo, więc nie musimy ze sobą już nosić i zbierać dodatkowo. Hop. I gdzie oni są? Oni muszą być tu. Okej. Okay. Porozmawiaj z handlarzem. Okej, okay, zaliczone zadanie. Super. W końcu. Jasny gwin. Ja nie mogę, ale to była ciężka lokacja. Jakbym miał znowu na nią iść, znowu miałbym tutaj buszować w przyszłości, to tylko z dwoma M60-kami naraz. Bo... To jest jedyne optymalne rozwiązanie tej lokacji. Kurde, jasny gwint, ale oni tutaj to urządzili. O, jeszcze jeden safe, zobaczmy. Ciekawe, że te safe'y są teraz jednorazowe. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jak się już raz taki safe przeszuka, to drzwi w nim pozostają otwarte i po tych standardowych 7 dniach nie respawnuje się w nich lód. O, jak to zbierzemy sobie, rozwalmy to. O, widzicie? Drzwi są otwarte i już nie są, i safe już nie jest pojemnikiem. Już nie można go przeszukać drugi raz, ani nie można zostawić w nim niepotrzebnych przedmiotów.
Także ciekawy sposób na utrudnienie też rozgrywki, bo chodzi o to, że wiecie, jak nie rozwalamy wszystkich lokacji, wszystkich skrzynek, jak się da, to wtedy gra będzie w nich respawnować sprzęt, nie? I będzie respawnować też ten sprzęt w skrzynkach takich jak sejfy, a sejfy zazwyczaj mają dużo lepsze łupy niż inne skrzynie, na przykład drewniane, czy jakieś paczki ze śmieciami. Także ciekawy pomysł na zwiększenie poziomu trudności. Na pewno to musi być bardzo irytujące na serwerach publicznych szczególnie, bo tam tego typu paczki są błyskawicznie. Założyłem w śmigłowcu to ulepszenie, które daje turbo do ładowania. Udało nam się recepturę na nie odblokować chyba w poprzednim odcinku, w jakimś śmietniku było, czy innej skrzynce. I zobaczmy. O, jest spora różnica. Nie ma niestety prędkościomierza w tej grze. Wiem, że niektóre mody go dodają, ale nie wiem, na ile on jest wiarygodny. Ale tak jak sobie latam, to czuję dużą różnicę, że widzicie, wyraźnie szybciej leci. Jeszcze lecę z shiftem wciśniętym, czyli z dodatkowym przyspieszeniem. Bez shiftu leci się w ten sposób. Nie wiem, czy widać. Teraz wciskam shift. Jest ciutkę szybciej, tak 10-15%, może 20% szybciej. Teraz puściłem. Także, i mam jeszcze to drugie ulepszenie, które pozwala zwiększyć objętość paliwa, baku. I trzecie ulepszenie, które zmniejsza zużycie paliwa. Więc dzięki temu bardzo ekonomicznie się lata tym ustrojstwem. Co to tam jest? A, to wiem, to nie jest kopalnia, tylko taka jaskinia podziemna, okej. Dobra, podchodzimy do lądowania. Spróbujemy wylądować na naszej ulicy. No, ostrożnie. Specjalnie wyciąłem nawet trochę drzew, żeby było łatwiej. I teraz wystarczy, że wyprostujemy. I proszę bardzo, jak równiutko. Dobra, rozpakujemy go później. Stój! Dobra, dziękuję. Rozpakujemy go później. Potrzebuję trochę miejsca w plecaku. Idziemy do Jenny zaliczyć zadanie i wezmę sobie od razu następny odcinek. Zastanawiałem się, co jeszcze moglibyśmy porobić w tej serii, bo w zasadzie te najważniejsze punkty już wyczerpałem, na które miałem pomysły na początku tej serii, ale nie chciałbym jej kończyć, bo wydaje mi się, że jeszcze coś dałoby się zrobić. Okay. Karabin snajperski, 6 poziom, biorę, bo takiego jeszcze nie mamy. Zrobiliśmy już wszystkie zadania z 6 poziomu i teraz gra nas wynagradza. Wojskowy pancerz. Ja mam na sobie i to wszystko mam z 5 już praktycznie poziomu, więc chyba nie ma sensu. Kolejny wiatrakowiec bez sensu. Mam takie ilości betonu, że nie wiem, co z nim robić. Wezmę te wieżyczki ze strzelbą. Dobra, i zobaczmy. Dishong Tower i Higashi farmaceutykal już robiłem. Dobra, sobie zrobię tego Dishonga później. Jeszcze poszukam sobie jakichś innych lokacji wysokolevelowych, bo zobaczymy, czy może coś ciekawego jeszcze się trafi. Na pewno coś będzie. I wtedy się jeszcze machnie te zadania. Dobra, a tutaj mamy sporo dobrych łupów. Możemy od razu, zobaczcie, tą lunetę, ona jest 4. To trochę można by na snajperkę, to można by nawet 8 dać. Chociaż w sumie na potrzeby walki z hordą to wystarczy. Dobra. Biorę się za rozpakowywanie śmigłowca w takim razie. A wam chciałem bardzo podziękować za oglądanie. Pamiętajcie koniecznie o łapkę w górę. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć.